W dzisiejszym odcinku z EU4 zobaczycie, jak szybko i prawidłowo dokonać zjednoczenia Japonii. Bo większość poradników robi to po prostu źle. Zbuduje też potężne imperium japońskie w regionie Indonezji i Pacyfiku. Z kolonią nie tylko w Australii, ale też na całym zachodnim wybrzeżu Ameryki. Ale tu popełnił mnóstwo błędów, ale przynajmniej dowiecie się, czego nie robić. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiaj zacznę jednoczenie Japonii od gry Togukawą. Tylko wyłącznie dlatego, że mają naprawdę dobrego władcę. I całkiem niezłe pierwsze dwie idee, bo tylko one dla mnie się będą tutaj liczyły. Poza tym finalnie to też ten ród zjednoczył Japonię. Pamiętajcie, że ród Shimazu jest najlepszym rodem pod kątem militarnym, nie ma sobie po prostu równych, a jeżeli planujecie podbój świata Japonią, to nie ma lepszego rodu niż ród Oda. Szukałem też jakiegoś rodu pod kątem ekonomicznym lub kolonialnym, ale go nie znalazłem. Może dlatego, że poświęciłem na to 10 sekund. Jeśli coś przegapiłem, polećcie mi w komentarzach. Za to wy nie przegapcie promocji na niebie, mnóstwo gier i doładowań w najlepszych cenach, linki do nich jak zwykle w opisie, polecam Lukas. Ale tak jak wspomniałem na wstępie, ja nie tylko zjednoczę dzisiaj Japonię, skupię się na podboju Okinawy i dalszej drodze pod kolonizację, która dalej się rozwinie, kiedy zjednoczymy właśnie Japonię. No niestety tutaj bardzo się myliłem, bo jeszcze nigdy nie grałem Japonią pod kolonizację. Początkowo wysłałem pierwszego dyplomatę do poprawienia relacji z szogunem. Zawsze warto jest to robić. Drugi na razie nikt nic nie robi, bo za chwilę rozpoczynamy wojnę. Jeżeli idzie o naszego kupca w Japonii, zmieniam jego nastawienie, żeby robił siatkę szpiegowską lub poprawiał relacje. Co tam wolicie? Stany społeczne. Biorę po każdym punkcie Monarchy Points, po tańszych doradcach i kilka dodatkowych standardowych przywilejów. Zrekrutuję tanią wolną kompanię lub tego epickiego dowódcę z bonusem do oblegania. To zależy, czy od stanu dostanę dobrego dowódcę w zdobywaniu fortec. Może być. To rekrutuję tańszą kompanię. Flotę modeboluję, tymczasowo będzie bezużyteczna, ewentualnie możecie ją sprzedać. Na koniec wykonuję trik na tańszego doradcę. I niestety będę miał tańszego doradcę administracyjnego. Następnie odbieram ziemię, co się niektórym może nie spodobać. Dlaczego? Hosokową mariażu nie zawieram. I tak ich podbijemy. 30 listopada nadszedł czas wyboru naszych rywali na arenie między Japonii. Zasada tutaj jest bardzo prosta. Spośród wszystkich tych krajów wybieramy te kraje, które po pierwsze nie mają sojuszu lub nie są krajami, które posiadają forty zbudowane, a w tym momencie w Japonii mamy 3 takie kraje, 3 prowincje albo 3 kraje, nie wiem. Ogólnie tych 3 unikamy, no i oczywiście są łatwe do pokonania. A drugą sprawą jest to, że nie mają dużej ilości sojuszy, żeby wojna była z nimi bardzo szybka. Wyjątkiem jest Oda, którą po prostu doradzam wam podbić dla siebie, ponieważ po pierwsze są tutaj barwniki, co są bardzo dobrym towarem, który możemy następnie rozwijać, a ponieważ są tutaj ziemie uprawne, mamy bonus do rozwoju. Tak, warto zdobyć tą prowincję jak najszybciej. Toki unikam i szczerze mówiąc moim pierwszym celem będzie Imagawa, bo ma sojusz z Odą, a ona sama niestety ma mocnych 2 sojuszników. 3 pozycję rywala na razie zostawiam bez rozdania. 12 grudnia zaatakowałem Imagawę i tym razem wyjątkowo na Sengoku, bo chcę zdobyć prowincję Ody, jednak nie wzywam jej osobno. I oczywiście moje armie w pierwszej kolejności uderzają na wojska Ody. Po ich rozbiciu 1000 wojska zostają w tej prowincji, żeby pilnowało porządku i zapobiegło rekrutowaniu armii przeciwnika, a pozostałą armią atakuje wojska Imagawy, której armię również wycinam do nogi. Tym, że jesteśmy w tym momencie na minusie, a za bardzo się nie przejmujemy. W sumie nawet zatrudniam naszego tańszego doradcę, niech sobie radzi z inflacją. I powiem wam szczerze, będziemy bardzo dużo punktów administracyjnych potrzebowali, dlatego mój dwór skupi się na działaniach administracyjnych. Po upadku Ody, ich terytoria oraz pieniądze przechodzą do mnie. Imagawy jednak nie podbijam prowincji, biorę od nich pieniądze, wojenne reparacje i co najważniejsze upokarzam. Bo tutaj nam zależy na tym, żeby mieć dość sporo power projection. Natychmiast wyznaczam kolejnych moich rywali, Ogasawarę i teraz toczę kolejne wojny. Ale co jest super ważne, z powodem do wojny upokorzenie rywala. Osobne daty nie wzywamy. Po rozbiciu ich armii ponownie okupujemy ich stolicę. Wojsko jest podzielone, ale ja uważam, że musimy atakować. Bardzo jest ważne to, jak będziemy zawierali nasze pokoje. Z krajami, które nie są naszym głównym celem, bierzmy tylko pieniądze i wojenne reparacje, chcę z nimi mieć bardzo krótki okres pokoju. A już za chwilę będą naszym kolejnym celem wojny. Za to z naszym głównym celem nie bierzemy upokorzenia, ale pokaz siły. Dzięki czemu dostajemy po 100 punktów Monarchy Points każdego rodzaju. A to nam się przyda do wprowadzenia instytucji i do tego, żeby nie być zacofanym technologicznie. Tego typu wojny powtarzamy teraz mnóstwo razy. Biorę ten mały bonus do dyscyplinki, zawsze się nam przyda. Pokaz siły i następnie przeniesienie stolicy, bo dzięki temu jeszcze taniej rozwiniemy tą prowincję. Najlepsze jest to, że nasi rywale będą bardzo szybko znikać, dlatego możemy wyznaczać nowych i ich ponownie atakować. Wprowadzamy technologię z wyjątkiem dyplomatycznej, poza tym głównie będę chciał rozwijać moją prowincję. O wow, jaki następca? A nie, to następczyni. W sumie, jaki był wtedy status kobiety w Japonii? Teraz poszukaj znowu łatwego imienia do wymówienia, ale chyba tutaj mam ograniczony zasób.
O, inna będzie fajna. 450 i gdzie ten renesans? No wreszcie się pojawił. I teraz instytucje możemy wprowadzić w naszej stolicy. I pamiętajcie, na początku rozwijamy głównie za punkty dyplomatyczne, do maksymalnej wartości, potem militarne. Tylko oczywiście wcześniej pamiętajcie, żeby odpalić wszystkie bonusy do dewowania. I na 15 poziomie rozwijać infrastrukturę. Ona bardzo się przydaje podczas rozwijania prowincji. No i niestety po wprowadzeniu renesansu mogę mieć tylko i wyłącznie jednego rywala. Ale do tego momentu i tak zdobyłem 1500 punktów. Nawet zacząłem zarabiać. I tutaj nawet szczerze mówiąc zaatakujemy od razu Sengoku Casus Belli, żeby podbić te wszystkie prowincje, które mamy tutaj na liście. Mamy przewagę technologiczną, więc bez większego problemu rozbijemy ich armię. Bang, bang, kolejny bang. I tym razem podbijam bardzo dużo prowincji, co mogłoby skutkować małą koalicją, no ale nie zaskutkuje. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy wam zależy na punktach administracyjnych, a nam zależy, bo mamy jeszcze sporo do podbicia, to warto jest przed procesem korowania prowincji obniżyć wasze wyczerpanie wojenne, bo po prostu wtedy to jest tańsze. Wygląda też na to, że spłacę wszystkie moje pożyczki. Nie no, jedna mi została, no nie. I naszym jedynym rywalem na ten moment staje się Hosokawa, co jest akurat dobre, bo dzięki temu upokorzę jeszcze kilka kolejnych krajów, zanim zacznę dalej podbijać. Samo zjednoczenie Japonii nie jest tam jakimś wyzwaniem. Mam odcinek, w którym to robię w mniej niż 10 lat, ale będziemy wtedy zacofani technologicznie, pewnie jeszcze bez renesansu i bez rozwiniętych idei. Po tych wszystkich wojnach na pewno możemy poprosić stan Bushi o lepszego generała. Naprawdę, fire w tym roku. Po wojnach chcemy też jak najszybciej zmniejszać autonomię, bo jednak region Japonii charakteryzuje się jej bardzo wysokim stanem, a wszystko przez naszego szoguna, ponieważ szogun bardzo często lubi podejmować tą decyzję Sankin Kotai, która powoduje, że wszyscy daimyo mają zwiększoną autonomię w prowincjach o 25%, a w zasadzie jej przyrost. Mamy ją tak wysoką, że polecam tutaj odpalać edykty na zmniejszanie autonomii w każdej jednej prowincji, żeby tą autonomię jak najszybciej obniżyć. A autonomia to dosłownie najgorszy modyfikator ekonomiczny w tej grze. Dosłownie wszystko procentowo nam leci w dół. No oprócz goods production oraz siły handlowej. W międzyczasie rozbuduję moją marynarkę, w zasadzie tylko galery, będą nam przydatne podczas zbliżającej się wojny. Pierwszą reformą rządową będą oczywiście większe podatki. Rozpoczął nam się też pierwszy incydent związany z neokonfucjonizmem. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak działają lepiej incydenty, to niestety nie obejdzie się bez Wikipedii i zapoznania się z eventami Shinto. Wiem, jest to trochę nudne. Wchodzicie na incydent, który tutaj macie, patrzycie, co z niego będziecie mogli dostać i postępujecie tak, żeby mieć odpowiednią liczbę punktów, bo każda decyzja daje wam jakąś liczbę punktów. Co na końcu na 50 lat daje wam właśnie jakiś bonus, a to tańsze technologie na 50 lat o 5%, a takie słabe bonusy również na 50 lat. Poza tym skieruje wasz kraj na drogę izolacjonizmu lub otwartych drzwi. A tutaj macie wszystkie etapy izolacjonizmu, które też dają wam bardzo fajne bonusy. Teraz chwila na tłumienie buntów, a trochę ich mam, jak i wojnę z Sokokawą o upokorzenie. Pierwsze rozwinięcie z ery. Jako, że mam bardzo dużo tych warunków spełnionych, to w pierwszej kolejności pójdę w mniejszą agresywną ekspansję. Ale gdybyście się bali i planowali grać tak jak ja pod kolonię, no to oczywiście bonus do kolonii. Pierwsze idee, no i jako, że chcemy bawić się w kolonizację, to znaczy ja chcę, no to wybieram idee eksploracyjne. No i całkiem fajni generałowie mi się trafili. I mogę teraz rozpocząć japońską złotą erę. Możemy to wykorzystać na początek, jak i później, szczerze mówiąc, Japonią. Ja jednak chcę jak najszybciej rozwinąć moje idee pod kolonizację, chociaż jeszcze bardziej optymalnie byłoby poczekać do 7 poziomu technologii administracyjnej i rozwijać po taniości dwie idee na raz. Na początek wybiorę politykę kolonizacyjną, która nie wymaga ode mnie wysyłania wojska do kolonizowanych prowincji. I na tron wchodzi nasza pani inna pierwsza Matsudari. Nie uwierzycie, ale znowu mam jakieś wielkie szczęście do następcy tronu, aż nie wiem, którego wybrać. Tak, syn marnotrawny znalazł drogę do domu. Nie uwierzycie, ja już nie mam rywali. No dobra, skoro mi nie wyszło zebrać jeszcze więcej punktów, to po prostu ich wszystkich podbijmy. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego te 9 tysięcy nie zniszczy tych 6 tysięcy. No ale nie chcą. Zjadamy, podbijamy. Jeszcze więcej podbijamy. I mogę od razu wziąć kolejne rozwinięcie z ery i tym razem bonus do kolonii. I podbijamy. Naraz całkiem naprawdę sporo. I w zasadzie w tym momencie potrzebuję tanich najemników. Więc niech się pojawią, bo będziemy mieli dużo buntów. I teraz już zajmuję ostatnich pomniejszych daimyo. Wiele osób poprzednio mi też pisało w komentarzach, że kiedy już podbijają bardzo dużo, no to Ashikaga zabija im władcę. Mnie się to do tej pory nie zdarzyło ani razu. Ani też Ashikaga, szczerze mówiąc, nie wypowiedziała mi wojny o niepodległość, co też jest w sumie złe. Nie mogę wypadać swoich wojen. Jak słabo. Dalej zmniejszamy autonomię, nie zapominamy o tym. Oraz rozdaję edykty na szybsze opadanie tej autonomii. Na szczęście mogę już kolonizować i tak tutaj powstaje nasza pierwsza wyspa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest najlepszy sposób dostania się do Ameryki. Pewnie nie. Więc możecie mi podpowiedzieć, jak teraz to powinienem zrobić.
zrobić? Czy powinien jak najszybciej zdobyć prowincję w Ainu i jakoś spróbować dostać się, o, tutaj, do Kanady, przez Kamczatkę? Ciekawe. Mogę zmienić moją religię na konfucjonizm i jeszcze akceptować Shinto. Chyba pierwszy raz mam ten incydent. No ale Japonia, nie Shinto, nie. Ale nie ukrywam, przyjęcie konfucjonizmu z synchronistyczną religią Shinto to jest OP i w zasadzie nic tutaj nie ma do gadania z tym. Bo w okolicy mamy bardzo dużo monumentów, które moglibyśmy wtedy używać. Gdybym podbijał świat Japonią, to bym zmienił tą religię. Najgorsze jest to, że ostatni daimyo ma mój kolor i wszystko mi się zlewa. I tak oto ostatni daimyo znika, zostaliśmy jako jedyni poddani szogunowi, który w zasadzie jest tylko szogunem z nazwy. I któremu w tym momencie wypowiadam posłuszeństwo, bo niestety nie wypowiedział on mi wojny, a szkoda. Od razu też staliśmy się królestwem po naszym wyzwoleniu, jak i wielkim, niezależnym daimyo. Mogę mieć więcej samurajów i po wojsku jest szoguna. Ciekawe co się stanie, jak nie udzielę sobie niepodległości, a podbiję szoguna. I tak jestem liderem nowego szogunatu, co zmieniło mi naszą formę rządów, jak i pozwoliło mi wysunąć roszczenia po zniszczeniu Japonii do Okinawy. Czekaj, mam sobie wypuścić jakiegoś wasala? Po co mnie to robić? Najgorsze teraz to i tak będzie tłumienie buntów. No i mam zjednoczoną Japonię, trochę późno, nie ukrywam, tak z 5 lat później niż zazwyczaj to robię, ale to przez Hosokawę, bo miałem z nią długi okres pokoju. No ale mamy technologię prawie rozwiniętą na poziomie, a nawet do przodu dość sporo. Pierwszą ideę eksploracyjną już skończoną, drugą zaraz będzie rozwijali ekspansywną. A gdybyście grali normalną Japonią, to jeszcze byście nadganiali technologię oraz ideę. I co najważniejsze, jeszcze zarabiamy, a Ainu już podbiłem. I nawet pożyczek nie mam. Jedyne co mam to bunty. Jak już wreszcie zrobiłem moją pierwszą kolonię. Ale co ważniejsze, wreszcie mogę zjednoczyć Japonię, co da mi dość sporo Monarchy Points, które zmarnowałem, naprawdę. To rozwijmy wcześniej troszeczkę prowincji. Mandżuria powstała. Tymczasem zaatakuję Kamczatkę. Teraz prowadźmy edykty wszędzie na podatki, bo autonomia już nie jest aż taka wysoka. Czas zjednoczyć Japonię, bo nie ukrywam, totalnie o tym zapomniałem. A dostaniemy dzięki temu dość sporo punktów. I teraz tak, do Gukawy idę, nie są najlepsze, chociaż mają swoje atuty. Ja jednak wolę japońskie. Dostajemy dyscyplinę, na koniec niesamowicie mocną piechotę, więcej manpowera, stabilniejszy kraj, tańszą technologię i rozwój instytucji, bonusy do statków, ale co ważniejsze, bonus do kolonizacji, też zmniejszoną agresywną ekspansję. Stajemy się imperium i mamy problem, bo nie mamy szogunatu. I wprowadźmy w Japonii elekcyjną monarchię. I szczerze mówiąc, totalnie zapomniałem o tym, że to nam zmienia całkowicie misję. No właśnie, nie rozwija, tylko zmienia. Następnie chcę prowincję Echigo rozwinąć od 10 poziomu produkcji, bo dzięki temu, jeżeli wykonamy tą misję, Echigo ma 8 punktów w produkcji, to dostaniemy złoto w tej prowincji. A ja lubię złoto. Ale naprawdę tak niedużo mi brakuje? Ustanawiam też przyczółek na Filipinach i od razu kopalnia ze złotem. Po ustanowieniu Japonii mój income praktycznie się podwoił. Dlaczego nie kliknąłem tego wcześniej? Bo jesteś idiotą? I powiem szczerze, przywrócę nasz kolor, bo będzie lepiej wyglądał na miniaturze. Podnoszę też poziom doradców do drugiego poziomu przynajmniej. Wiecie co jest najlepsze? Korea przestała być trybutariuszem Mingu. Mogę ich zaatakować! Wielki festiwal w Kyoto! I w tym momencie, jako Japonia, spełniamy wszystkie warunki do tego, żeby pojawił się u nas kolonializm. Trzymajcie za to kciuki, albo chociaż kciuki w górę dajcie. W tym momencie przygotowuję się do wojny z Koreą, ale też do wojny z Chinami. Ulepszam też handel, żeby jak najwięcej korzyści czerpać tutaj z Niponu. Zaatakowałem Koreę o prowincję Jeju. I proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę sporo do przodu z technologią jako Korea. Boże, Japonia! A jednak mam misję odnoszącą się do podboju nowego świata. Jedną. Czy ja pomyliłem Japonię z Koreą? Chyba tak. Rozbijmy koreańskie wojska. Ja mam jeszcze samą piechotę. Powinienem już mieć dawno kawalerię dorzuconą do armii. Ale robimy robotę. Co by tu zrobić ze świątynią Tripitaki w Korei? Myślę, że wezmę ją sobie do siebie. O, fajny następca. Podbój Korei zacznie typowo, bo od północy odgrodzę ją od Chin. Po prostu. Udało mi się też zdobyć Nan Madole. Taki monument, który o dziwo mam na pierwszym poziomie, bez rozwijania, który przyspiesza naszą kolonizację. Jest dokładnie na tej wyspie Truk. Ja tymczasem wreszcie mogę już kolonizować wybrzeże Ameryki. To znaczy, jeszcze nie wiem, czy to jest Ameryka, ale tak podejrzewam. Tak samo zrobię z Australią, żeby tutaj ustanowić jak najszybciej naszą kolonię, zanim przypłyną Brytyjczycy. Narodziny kolonializmu za pierwszym razem.
W naszych prowincjach to nie Europejczycy odkryli Amerykę. W sumie całą Japonię zabudowuje warsztatami pod produkcję. No tego się nie spodziewałem. Ja tam bez problemu zdobywam ich fortece. Armię też zeruję bez strat, mimo iż mają mandat. Przy okazji nastanie teraz okres Edo, który realnie trwał ponad 200 lat w wyniku podbojów tego pana. Z jednej strony był to okres długiego pokoju i prosperity Japonii, z drugiej strony był to okres ścisłego zamordyzmu i klasyfikacji społecznej. Do przybycia oczywiście amerykańskiej demokracji. Reszta świata zna to jako izolacjonizm japoński. Chociaż gdybym grał pod rozwój Japonii, to poczekałbym z izolacjonizmem do momentu możliwości wybrania tej misji i do trzeciego poziomu izolacjonizmu, z religii. No ale ja czekać na to nie będę. Czuję, że zmarnowałem event. Beijing pada po 63 dniach obrony. Przecież ja nie mam do tego żadnych bonusów. Co tu się stało z tą chińską armią? Czekajcie, ja mam 8 technologię. No to wszystko jasne. Rozbiłem kolejną chińską armię i w zasadzie to kończy naszą wojnę. Ale wezmę od nich jedną prowincję w Suzhou, że stanowiła nasz przyczółek w regionie handlowym Hangzhou. Jest to dla nas super ważny region handlowy, ponieważ to do niego trafia cały handel z Niponu i stąd następnie jest on przesyłany do naszego docelowego ośrodka handlowego, czyli Malaki. Skończyłem też rozwijać moje idee ekspansywne, co pozwoliło mi użyć tej polityki kolonialnej, no i jednocześnie możemy teraz, w sumie teraz to się opłaca zrobić, rozdać kilka przywilejów do kolonii. Zmniejszenie kosztów kolonizacji, czy też zwiększenie ilości chętnych do kolonizacji. Chyba tylko nasza grupa religijna nie ma żadnych bonusów do kolonii, prawda? A jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Mogę też wreszcie powiększyć moją flotę, więc dobuduję 20 okrętów handlowych, co pozwoli mi też wykonać naszą misję na kolonizację. O, tą jedyną. Jednocześnie to powoduje, że będę mógł zacząć moje tutaj małe podboje, więc ustalmy nasze przyczółki kolonialne. Całkiem niezły inkom mamy jako Japonia. Rekrutuję w Ameryce jakieś 3 do 4 tysięcy wojska, a w zasadzie to 8 tysięcy. Po pierwsze 4 tysiące oczywiście wysłam z misją poszukiwania świętych miast, złotych miast. Ale pewnie też były święte. Kolonizuję już też 5 prowincji naraz i to w zasadzie w taki standardowy sposób, jak zawsze wam pokazywałem. Najpierw wysłałem 3 normalne kolonie w regionie Indonezji, by graniczyć z krajami, które będę podbijał. I kiedy już pierwsze kolonie zaczęły powstawać, 2 kolonistów cofnąłem. Tych 2 kolonistów następnie z Expel Minorities posłałem do Ameryki. I za chwilę będzie to dla mnie jeszcze tańsze, bo zmienię trzecią reformę biurokratyczną na właśnie tą, która mi zmniejsza koszty wypędzenia mniejszości narodowych o 100%. Szykuję się też do wojen w Ameryce Północnej, chociaż tutaj powiem szczerze, za dużo podbijać nie będziemy, bo tak naprawdę tylko region Kalifornii handlowy, Rio Grande i to coś, co jest tutaj. Tak, zapomniałem o Meksyku w tym momencie. Skorzystam właśnie z naszej misji do odkrycia nowego świata. I szczerze mówiąc, trochę im brakuje tych misji takich w Japonii, które by się skupiały na budowaniu transpacyfistycznego Imperium Japonii na Pacyfiku. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Wykonuję też misję Bushido, Księga Pięciu Kręgów. Nasz kraj wydał na świat wielu wojowników o sławie, ale żaden nie zyskał tak trwałej sławy jak legendarny Miyamoto Musashi. Czy to jakaś manga? Nazywany najlepszym pojedynkowiczem w historii Japonii, swój pierwszy pojedynek wygrał już w wieku 13 lat, po czym zaczął podróżować i brać udział w pojedynkach po całym kraju. I tutaj chyba musimy rozważyć dokładnie opcje, które chcemy i wybrać, którą drogą pójdziemy. I w zasadzie drogę samurajów nadal mamy bez zmian, a tylko decydujemy, czy chcemy przenieść tą wiedzę do rozbudowy naszej armii, czy floty. Tak, flota ma dużo sensu, dlatego rozwinę naszą armię. O, mam goździki, jak miło. W międzyczasie mam wojnę z Mandżurią, ale tak naprawdę wykorzystuję ją tylko po to, żeby skrócić mój okres pokoju z Mingiem. Przewożę też po 5 tysięcy wojska do moich indonezyjskich kolonii, a to dlatego, że zmieniam moją politykę kolonizacyjną na tą zwiększającą asymilację. O, ciekawe, to też jest trybutariusz Mingu. Myślę, że 5 tysięcy wojska nie wystarczy mi do podbicia tych Indian. Trzeba go będzie tutaj dowieść więcej, ale to dopiero po mojej kolejnej wojnie z Mingiem. Czas na moje pierwsze podboje w Amerykach. Zacznijmy od czegoś łatwego, bo tutaj z Unii naprawdę sporą federację zawiązało. Kolejna wojna z Mingiem będzie raczej łatwa, bo postanowili przeprowadzić mandat niebios, tylko ta Korea. No kto by się jej spodziewał w tej wojnie? Ojej, powstała pierwsza japońska kolonia. Nowa Mikawa po naszej dawnej stolicy. Oczywiście będzie to samodzielna kolonia, bo dzięki temu będzie szybciej zajmowała i wspierała nasze efekty kolonialne. Po jakimś czasie zamienię ją w kolonię koronną. Od Chin oprócz pieniędzy tym razem
razem zdobywam trochę większy obszar, ale nadal niezbyt duży. Wszystko po to, żeby jak najbardziej zwiększać tutaj udział nasz w handlu. Za zdobyte pieniądze rozpoczynam rozwój monumentu pod kolonizację, a za resztę stawiam znowu budynki produkcyjne i co najważniejsze, wszędzie karthausy. Bo nasze imperium zaczyna szybko rosnąć. W sumie zanim polecę do Ameryki, żeby tam podbijać, to zajmę się podbojem Filipin, bo podboje w Ameryce to wolę rozpocząć, kiedy tutaj będę miał jedną dużą kolonię, która będzie nas wspierała w tych wojnach, tak około 10 wielkości, 10 prowincji wielkości. I Filipiny podbite, w sumie bardzo szybko. Teraz rozpocznę również proces ich kolonizacji, bo czemużby nie. A z podbojami do tego regionu wrócę za jakieś 10 lat. A moje wojsko przewożę do nowego Kyoto, bo tak, pojawiła nam się nowa kolonia. Szczerze mówiąc, nienawidzę tego momentu podbijania tych wszystkich plemion. Te wojny nie są ciężkie, ale są masakrycznie upierdliwe. No ale Japonia leci z tą wojną. Tak, upierdliwe te wojny. O, naprawdę. Jeszcze jak przyjdą i będą wam zajmowali wasze kolonie. A kolejna bardzo upierdliwa rzecz to to, że wasi dyplomaci naprawdę długo wracają. I tak oto w kolejne 10 lat stoczyłem bardzo dużo wojen w tej okolicy. Podbijałem w zasadzie wszystkie pomniejsze nacje. Skupiam się teraz też na kolonizowaniu obszaru Moleculus, jak i podbiciu całej Australii, którą nazwałem Top End, bo wcześniej miałem tutaj napisane japońskie Top End. Ciekaw jestem, do czego to jest nawiązanie. Rozwinąłem też Divine Ideas, ponieważ są fajną mieszanką różnych rzeczy, które nam się przydadzą podczas gry Japonią dalej. Następnie podporządkowałem jak najszybciej te pomniejsze plemiona w Australii. I wreszcie mogłem się skierować, żeby pobić ostatnie wyspy i nacje, no, w tym regionie. W międzyczasie Ming sobie eksplodował. Jako, że powstały już te pomniejsze księstwa w Chinach, no to wykorzystuję ten moment i podbiję, ale tylko dwa z nich, bo szczerze mówiąc, reszta mnie nie interesuje na drodze do budowy imperium. Widzę też, że cesarz chiński uciekł na Tajwan i w sumie po to czekałem, nie chciałem się kolonizować go, więc teraz szykuję do niego roszczenia. Pierwsze księstwo znika i drugie księstwo znika, a teraz wreszcie się biorę za dokończenie upadku dawnego, potężnego imperium Mayapati. Oh my god, serio, mam jeszcze tutaj tych sojuszników? Którego wojska, no z nami nie mają żadnych szans. Zobaczcie, oni wciąż jeszcze dzidy mają. A o zbrojach to chyba nie słyszę. To piszę opisy tych misji. Czy oni naprawdę myślą, że mi się chce to wszystko czytać, co ja tutaj dostanę? Wystarczy, że jest tego dużo. Jeszcze więcej. Jako, że osiągnąłem trzeci poziom izolacjonizmu, szkoda, że jeszcze nie czwarty, ale coś tu popsułem poprzednio. No to jednak wykonam misję rozwoju Japonii. Dzięki czemu dostajemy zmniejszone koszty developmentu i zwiększoną produkcję na 20 lat. Tak, z poziomem czwartym izolacjonizmu jeszcze lepiej by to działało, a jeszcze lepiej by działało ze złotą erą. Ale i tak dość tanio rozwijam prowincję. Tym bardziej, że Japonia ma naprawdę przekoksaną misję, która zobaczcie co nam daje. Za jedno kliknięcie 3 punktu rozwoju taksa. To tutaj, to te dwie reformy nam to dają. Tak, też wolałbym produkcję. A przede mną teraz bardzo ważna wojna, żeby podbić Sunda, bo jej podbicie spowoduje, że w zasadzie w tym momencie będę mógł przenieść cały mój handel do tego regionu. I znacząco go zwiększyć, bo na razie jest minimalny. Więc teraz po podboju cofam wszystkich kupców i buduję szlak handlowy od wybrzeży Kalifornii poprzez polinezyjski trójkąt. Tu muszę wysłać okręty i podbić więcej tych prowincji zdecydowanie, a zwłaszcza tutaj w regionie Japonii, stąd będę brał najwięcej handlu. Czekaj, to do Malaki wysyła? A ja byłem zawsze pewien, że to na Filipiny leci. O nie! No to za bardzo nie mam wyboru i szykujemy się do kolejnych wojen. Nie, osobiście nienawidzę podbijać Brunei oraz Malaki. A czas, który potrzebuję na to, żeby tutaj nagokorować prowincję w molekulach, wykorzystuję do rozbudowy moich kompanii handlowych. W pierwszej kolejności zwiększę tutaj produkcję oraz siłę handlu. No, ta wojna będzie trochę większa. Tak, zdecydowanie moja flota ma tutaj przewagę, bo tylko to nasze floty się gdzieś tu pokazują i floty przeciwnika albo uciekają, albo są podjęli walkę? No to doślijmy więcej okrętów. No tak, więc nasza flota nie ma sobie ruchu. A po chwili robię drugą turę podbojów i dokończam tu sprawę Malaki. Ale was pewnie interesuje, co tam w moich koloniach, bo tak oto wcale nie jest mega nudna. Został już w pełni skolonizowany. I zmieniłem typ tej kolonii już na koronną, co też w sumie mogłem zrobić wcześniej. To co jest fajne w koloniach tego typu, to to, że zwiększają nam ilość wojska. Maksymalną ilość. Gdybyśmy ustawili drugi typ końcowych kolonii, to by zwiększały nasz limit floty, ale ten i tak mam gigantyczny. Kolejną bardzo dobrą rzeczą w waszych koloniach jest to, że w momencie kiedy zabudowalibyście je budynkami zwiększającymi limit wojska, to część tego limitu przeszłaby również do was. A w sumie sprawdźmy to. Powiem szczerze, mam problem z kolejnymi ideami, które wybrać dla państwa kolonialnego. Wiem już, że też Divine Ideas raczej za dobrze mi się tutaj nie spiszą, o wiele lepiej by działały idee arystokratyczne mimo wszystko. I teraz tak się zastanawiam. Infrastructure
ideas wybrać, czy co? Dajcie mi swoją radę, bo jestem ciekaw waszego podejścia. Szczerze mówiąc, rzadko kiedy gram do tego momentu. Co to Rosja ode mnie kupiła? I czemu tak mało? Zabudowałem cały top end budynkami do limitu wojska i teraz z top end dostajemy 23 jednostki, no prawie 24. Niby mało, ale zawsze coś. Obszar Malaki został zdobyty. To najważniejsze, wreszcie przyniosłem też tutaj mój handel, co w zasadzie podwoiło, albo prawie można powiedzieć potroiło mój income z handlu. Teraz następnie wezmę się za rozbudowę kompanii handlowych, bo wcześniej to troszeczkę zaniedbałem. Chociaż nie do końca, bo Broker Exchange to praktycznie wszędzie mam już zbudowane i jest to pierwsze rozwinięcie, które powinno się budować, ponieważ macie tutaj zwiększone local goods production. Drugie rozwinięcie powinno być to na produkcję, a w zasadzie to, co dodaje wam lokalną siłę handlu plus 4. Niby to nie jest dużo, ale kiedy dodamy to do kilku prowincji, to jest takie 20-40 handlu dodatkowego, to jest zawsze coś. I w zasadzie pozostałych budynków i rozwinięć nie opłaca się budować. Może jeszcze poza rozwinięciem właśnie zwiększającym te inwestycje za 1000 na cały region jeden handlowy, przy czym tutaj tak naprawdę najważniejsze jest to, co zwiększa trade steering. Ewentualnie, gdybyśmy byli taką Anglią i robiliśmy cały przepływ handlu z Azji przez Afrykę aż do Anglii, to opłacałoby się w początkowych nodach zwiększać trade value modifier plus 10%. Ale to tylko w tych początkowych azjatyckich, bo to dotyczy nie także każdego złota, które wpływa do tego obszaru handlowego, tylko dotyczy to do wartości handlu, który jest generowany przez ten obszar. No ale że my jesteśmy Japonią i zbieramy na Malace, to nie opłaca mi się budować tych rozwinięć. Co do zwykłych budynków i manufaktur, które opłaca się budować w kompaniach handlowych, to w zasadzie są tutaj dwa, może trzy. Po pierwsze, courthouse'y, każda inna prowincja powinna zawierać to rozwinięcie. Druga rzecz to manufaktura. Budynków produkcyjnych się tutaj zazwyczaj nie opłaca robić. Możecie to robić oczywiście, ale raczej na samym końcu. Wynika to z autonomii i kar, jakie robi autonomia. W zasadzie wszystko jest tutaj bardzo zmniejszone o 80%, właśnie z wyjątkiem produkcji. I z tego co widzicie na Goose Production, autonomia nie wpływa. Dlatego opłaca się robić manufaktury. Jeżeli macie problemy natomiast z gatheringiem, że macie go bardzo dużej ilości i nie potraficie go zmniejszyć, to róbcie tylko i wyłącznie kompanie handlowe w prowincjach, które zawierają bonusy do handlu. Pozostałe zostawcie jako terytoria, nie dodawajcie do kompanii handlowych. A jeżeli idzie o rozwój kolonii i jak generować większy income z tego, obecnie kolonie są bardzo mocne pod tym kątem i opłaca w nich się budować zarówno manufaktury, budynki produkcyjne, a nawet i taksy. Przy czym też pamiętajcie, żeby zabezpieczać kolonie, zwłaszcza jeżeli będą za duże, w courthouse'y, bo one też mają swój limit gatheringu i jeżeli go przekroczą, to będą to bankrutujące kolonie, raczej sobie same z tym nie poradzą. Jak widzicie, na razie moje kolonie generują bardzo mały income, dlatego je olałem i skupiam się w pierwszej kolejności na rozwoju moich obszarów kompanii handlowych. Dzięki tak silnej pozycji odpalił nam się global trade i w zasadzie najśmieszniejsze jest to, że tam gdzie docierają moi kupcy, tam jesteśmy najsilniejszą siłą handlową. Jeżeli idzie o nasze kolonie, to na koniec jeszcze wszystkie zmieniam w kolonie koronne oraz modyfikuję kontrakt z każdą kolonią, żeby nam zwiększała limit wojska. Jeżeli z danej kolonii dostaję również transporty złota, no to oczywiście modyfikuję kontrakt, żeby zawsze zwiększyć te transporty złota do nas. I w zasadzie w kolejne 10 lat znowu podwoiłem mój income. W zasadzie kontroluję całe zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i teraz dalej skupiałbym się na zwiększaniu limitu wojska moich kolonii, a żeby za chwilę podbić czy to nową Hiszpanię, czy też Florydę od Hiszpanów. I powiem szczerze, ciekaw jestem, jakby wyglądał świat, gdyby tak naprawdę Japonia stworzyła takie totalne, potężne, pacyfistyczne, bo na Pacyfiku, imperium kolonialne. A w tym odcinku tworzę szwedzkie imperium bałtyckie, ale nie tylko, bo również jako protestanci przejmę władzę w imperium świętego Romana. I Szwecja pod tym kątem jest naprawdę unikalna. Save z tej kampanii będzie dostępny na Discordzie do przejrzenia dokładniejszego, w sekcji dla wspierających, którym bardzo dziękuję za wspieranie comiesięczne tego kanału. Bez was naprawdę byłoby to o wiele trudniejsze wszystko robić. Jak i witam bardzo serdecznie bardzo dużo nowych wspierających.